W szóstej klasie dzieci w Kamerunie egzaminy końcowe zdają. Także proszę Państwa, do gimnazjum albo do szkoły zawodowej. A później nauka w gimnazjum trwa 4 lata. I to jest takie dziwne, ale dzieci wcześniej wstają, mają pracę do wykonania. Gimnazjum zaczyna się. Wodę przyniosą do całej rodziny. Później jest 5 klasa, 4 i 3. I w 3 klasie dzieci zdają egzaminy końcowe, tak zwaną małą maturę. Na pewno dzieci w Kamerunie też. W Garnkach Filipiach dzieci nie gotują. I na pewno chcą. Gotują bezpośrednio na ogniu. Jakie są to najczęściej marzenia? Mięso pieką bezpośrednio na ogniu. Bardzo często rozmawiamy. Nie ma czegoś takiego. Jak tu? Najczęstszym pragnieniem dzieci jest by uczęszczać do szkoły. Na ogniu wszystko. Bardzo lubią chodzić do szkoły, spotykać się ze swoimi rówieśnikami. Nie ma tam alior banku. Drugim takim pragnieniem, marzeniem. Byle jakiego, jest, jak tutaj. Co gdzie, kto dzwoni. To jest na pewno marzenie dzieci. Alior bank. To nie ma nic do zaoferowania. Że nie tylko. Te garki Filipiak. Już któryś raz jestem i mi się to po prostu nie podoba, bo facet uczepił się jakiejś babki, na jakąś babkę krzyczał, wymyślał, jak to wygląda? Przez 2 godziny gadał, aż ludzie zareagowali, sami ludzie, już niech pan się od niej odczepi. A on jakby był jakiś taki religijnie zawzięty, a jego mama jest pielęgniarką. I co to ma do rzeczy? Ta mama, która jest pielęgniarką, może tak samo palić papierosy, jak pijaczka pić alkohol. Mają żółte pazury, przeprowadzają operacje, potem idą, palą papierosy, śmierdzą im palce od tych papierosów. Co z tego, że pielęgniarką? Na pewno ważną sprawą jest rodzina, to znaczy jej sytuacja, problemy, z którymi na co dzień musi się spotykać ojciec, matka. Alior Bank. Tak, i wydaje mi się, proszę Państwa, niezaufany. Może też i radości, którymi się firma Filipiak, jak tutaj on o tych garnkach mówił, ja mam cały komplet garnków z kasady. A on tak udał, że nic nie wie, co to jest kasada. Takie gadanie baranie, wiecie Państwo. No to się niech wypcha. Poza tym mamy money. Reklamują się, że dają pożyczkę, teraz nawet do 2000 za darmo, ale pewnie co setnej czy co 200 osobie. To po co takiej osobie dawać pieniądze, 1500, 2500, która ma pełno pieniędzy, która dużo zarabia? I po co to? Przecież to nie ma sensu. A oni nie dają w ogóle tej pożyczki takiej bezpłatnej, tylko dają, jak ktoś miesięcznie weźmie 1500, jak zapłaci za to 475 zł, to wtedy dają. Ja już chciałam palcem przycisnąć i money, i była tam jeszcze ekstra portfel, też bardzo podobna jest, że dają pożyczkę za darmo. Tak specjalnie sprawdzamy, bo my trochę tu, trochę tam jesteśmy. Edukacyjny program. Ale to nie jest to samo, co wiemy, że zwłaszcza przyszłe podejrzenia się potwierdziły, że dużo jest lichwy, niesprawiedliwości, nieuczciwości i złodziejstwa żywego. No to dlatego trochę tu jesteśmy, trochę tam jesteśmy. I to, co i Państwo wiecie, to tylko przypominamy, bo my tutaj nic nowego nie wymyślamy. Graniczą z Kamerunem. Nie wymyślimy nic nowego. Jak wygląda ta sytuacja? Kamerunie, mamy troszeczkę na temat Kamerunu, proszę Państwa. Generalnie Kamerun jest do tej pory krajem spokojnym. Także, proszę Państwa, mamy garnki z kasady. Mało tego, że mamy garnki z kasady. Z kasady mamy piękny materac, proszę Państwa. Na północy Kamerunu i robią. Który wibruje, który masuje, bo to wszystko jest lecznicze. Jakieś terrorystyczne, porywają nawet ludzi, zatrzymują ich. Także jeszcze raz, Alior Bank niezaufany, Filipiak niezaufany, bo jeżeli facet nie ma w sobie ni krzty psychologii, wyżywa się nad jakąś, no stare baby przyszły, bo przecież one jak pomyślały, dowiedziały się, że tutaj są takie garnki, że bez tłuszczu, no to jak ona nie może tłuszczu, no to a co któraś może, jak garnki nie przypalają, no to poleciały, jak to, no to przecież w Kamerunie na żywym ogniu pieką mięso i są bardzo zdrowe.
zdrowi Murzyni bardzo długo żyją. A tutaj już takiej babie nic nie pomoże. No to jedną babę tak skrzyczał, proszę Państwa, ten facet dał plakietkę, już nie będę mówić jaki, jak się nazywa. Właśnie jeszcze nie zadałam pytania, bo to jest bardzo ciekawe. Stolicą Kamerunu jest... Także mobbingowanie, stalkingowanie jest bez sensu, bo żyje tam 2 miliony. To jest po prostu niesympatyczne. Wiecie Państwo, jak to zamknąć się w pokoju, że nie wolno nic nagrać, nagrywać i wtedy taki człowiek mobbinguje, czyli jakąś babę no, prześladuje, ujeżdża, gada na nią. A że pani jakieś ma bardzo białe garnki, a że one są rakotwórcze. No to przecież jak on tak krzyczy, powoduje stres u kobiety, no to to jest tak samo rakotwórcze, jak jedzenie z garnków, gotowanie na garnkach, czy w garnkach gotowanie, gdzie jest metal otwarty. To jest to samo, a czasem jeszcze gorzej. Także o czym my tutaj mówimy? Na jednego człowieka działa to, na drugiego człowieka działa tamto. Jeden człowiek ma odporność na to, że może jeść gotowane na garnku, gdzie jest otwarty metal, na niego nic nie działa, bo ani w rodzinie nie jest historia rakotwórcza, ani jaka. Także to jest tak bardzo różnie, że nie można nic nikomu ciskać. Także te cztery firmy, proszę Państwa, są do niczego. Ani to nie ma nic wspólnego ze świadkami Jehowy, ani z mormonami, ani z ewangelikami, ani z prawosławnymi. Alior Bank, nie wiadomo skąd się wziął, niech Państwo pośledzą, popatrzą, jakie jest pochodzenie, bo one często do mnie dzwonią. Ja mówię, proszę Pani, jeżeli Pani do mnie dzwoni 1000 razy w ciągu tygodnia i Pani nic nie ma do zaoferowania, to czy nie może Pani sobie tego telefonu zaznaczyć, żeby nie dzwonić do mnie, nie zawracać tym? Tak samo jest, proszę Państwa, z Filipiak. Ostatnio to po prostu przyszła Anita, się spóźniła, nie miała kartki od jakiejś babki, wydębiła i dostała garnki. Nie była na spotkaniu, bo ci, którzy się spóźnili, to proszę Państwa, się spóźnili, to dostali garnki i nie musieli siedzieć tam. A ktoś krzyknął dziadostwo i wszystkich już przepędzili, tak się boją tego słowa dziady. Także proszę Państwa, stare baby przyszły i nic się nie dzieje. Proszę Państwa, co jeszcze do tej czwórki można byłoby dołączyć? Alior Bank, Filipiak, Money Man, Extra Portfolio. Proszę Państwa, co jeszcze do tego można by było dołączyć? Polski Bank można byłoby dołączyć. Też stare próchwy przychodzą. Nic tam specjalnie nie mają do zaoferowania. Co jeszcze jest takiego? Getting Bank jako szósty punkt. Tym też, proszę Państwa, poszłam po tym Filipiaku na Świętokrzyską 14. Taka baba, zamiast przyjąć od razu, bo to było umówienie się telefoniczne, no to trzeba to było poczekać, ale to od razu dało się zauważyć, że coś tu nie gra. No dobrze, ja poczekam tamte 15 minut. I potem przy wyjściu ja mówię, proszę Pani, któryś raz widzę, że Pani tu nie ma nic do zaoferowania. W przeciwieństwie na przykład do Eurobank, który od razu każdemu, kto pracuje i kto jest sobie, no pół roku pracuje, do roku pracuje już, daje pożyczkę pod warunkiem, że wchodzi, ma konto w tym banku, wchodzi do banku Eurobank. No to oni dają jej 5000 i więcej tysięcy. A wy mówicie, reklamujecie się, że dajecie Getting Bank. Że Getting Bank daje 2000, że Getting Bank z tego słynie, że daje pożyczkę 2000 każdemu. No to też jest nieprawda. Ani ta pochwała, ani to, że ten bank daje, zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły. Także proszę Państwa, o czym my mówimy? Bardzo dobrze robi Ziobro, że chce wypieprzyć tych dziadów, co biorą na lichwę. Ja przepraszam bardzo, jest taki święty Spirydon u prawosławnych, który pochodzi z bardzo dawnych czasów. Proszę pośledzić w internecie, bo myśmy tu, ja czytam, opowiadam w internecie w kanale El Mercedes. Proszę bardzo, a może i Państwu się uda znaleźć to, ale jest to opowiadane, że
pożyczał ludziom pieniądze, ale nie brał na lichwę. Ale nie brał na lichwę. Czym się prawosławni różnią na przykład od Żydów? Takich, którzy biorą na lichwę. Prawosławni nie biorą na lichwę. Prawosławni ludzie są dobrzy, są szczodrzy, są gościnni, zwłaszcza, że tu ich nie ma, są na Podlasiu. Także czy ci, którzy są w Alior Bank, Filipiak, Money Man, Ekstra Portfel, itp., Honza Wajta, tu na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, to nie są ludzie prawosławni i to nie są ludzie gościnni, to nie są ludzie szczodrzy, ale są jako ci, którzy kręcą, którzy kombinują. Mówimy tutaj o lochach, o Salcesona. Mówimy tutaj, takie słowa są, może ja wiem, czy Salceson to jest złe słowo, ale świadczy o jakimś kombinowaniu, o kręceniu, o oszukiwaniu. Także gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokonsita. Barbie Baby Lansumek. Pozdrawiam moją mamę. Pozdrawiamy wszystkich. Moje dwie siostry, a także sześciu braci z rodzinami, bo ja pochodzę z takiej dużej, dużej rodziny, mogę powiedzieć z rodziny afrykańskiej. Było nas 9 dzieci, każdy z nas założył rodzinę. No także nika siostra uważa, bo tam napadają. Mam powołanie zakonne, a moje rodzeństwo mają swoje rodziny. Także ich bardzo serdecznie pozdrawiam. Niektórzy już są nawet dziadkami. No. I życzę im. Zwłaszcza, że tych dziadków prawie nie ma, bo wiadomo, że ludzie bardzo krótko żyją. I proszę wszystkich o modlitwę. I nikt nie ma takiego szczęścia, żeby mógł długo żyć. Także nie wiem, po co tak chwalić dziadków. Serdecznie dziękuję. Dziadki to będą w Królestwie Bożym. Naszym gościem była siostra Danuta Ziomek ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Audycję zrealizowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Serdecznie Was zapraszam na kolejne nasze spotkanie już za 2 tygodnie. Radio Conchita, i proszę być z nami. Za 14 minut godzina 20. Kochane dzieci, pozdrawiamy Was serdecznie ze studia Radia Maryja w Toruniu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Ze mną brat Paweł, który będzie także modlił się razem z nami. Zapraszam serdecznie. Numery telefonów 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200, a dzieci z zagranicy wybierają jeden z dwóch numerów 00 4856 655 23 33 oraz 655 23 66. Zaczynamy jak zawsze znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz czekamy na Wasze prowadzenie modlitwy. Powiecie swoje imię, skąd dzwonicie, później za kogo się modlicie, jakie intencje macie w serduszku. No i wówczas rozpoczniemy modlitwę. Dzieci i dorośli także, którzy są przed radioodbiornikami, będą modlić się, jak ufam, razem z Wami. Zapraszamy, zapraszamy. Pan Piotr dzisiaj za konsoletą będzie przyjmował od Was telefony. No i co, bracie Pawle, chyba już ktoś jest. Szczęść Boże, Radio Maria. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Już podaję Bóg-Słowi. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Jaś. Jasiu, ile ty masz lat? 5,5. I chcesz ty z nami pomodlić, tak? Tak. A w jakiej intencji? Za kogo chcesz się z nami pomodlić? Za całą rodzinę. Proszę bardzo, rozpocznij swoją modlitwę. Z nami się pomodli i oświec pomodlić z Tobą się. Amen. Jasiu, to Ty duży chłopak, już jesteś 5,5 roku i pięknie się modlisz. Gratulacje. Pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy także całą Twoją rodzinę, za którą modlisz się. Brawo, Jasiu. Właśnie tak trzeba robić, modlić się za rodzinę, za siebie także, za swoich kolegów, koleżanki. Gratulacje i mam nadzieję, że Jasiu, do usłyszenia z Panem Bogiem.
Jasiu. Do widzenia. Do widzenia. Szczęść Boże, Radio Maria. Danke. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Zosia. Zosia, skąd ty do nas telefonujesz? Zosia, Zosia. To jest południe Polski czy północ? Jest Zosia. O, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bo brat Paweł też pochodzi z południa i ojciec Dawid pochodzi z południa. A pan Piotr pochodzi też z południa? Też z południa. W związku z tym ja tylko reprezentuję północ, ale nie szkodzi. Jakie masz intencje w serduszku? Za kogo chcesz się modlić? Za całą rodzinę, za szczęśliwe wakacje, za moją siostrę, za Radę Maryję i tyle wybierz Pan. No to rozpoczynamy, poprowadź proszę. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wspaniale, bardzo Ci dziękuję za tę modlitwę. Pozdrawiamy Ciebie bardzo gorąco, bo w Toruniu jest bardzo, bardzo ciepło. Pewnie u Ciebie także, prawda? Tak. Więc dobrego końca wakacji, bo już tak patrzę na kalendarz, to już prawie końcówka, ale jeszcze trochę i tym się cieszmy. Pozdrawiam i do usłyszenia. Także proszę Państwa, złe wibracje. Tu cztery punkty, sześć punktów. Cztery punkty. Alior Bank, Filipiak, Money Mon, Extra Portfel, no i ten Getin Bank. Polski bank, które nic ludziom nie dają, tylko mieszają, nic nie dają dosłownie. Stare dziady tam siedzą, proszę Państwa, które mają, niektóre to miały po 6, po 8 tysięcy emerytury, dobrze, że im zabrali. No. A teraz oni są jako ci pokrzywdzeni i teraz już do banku po pożyczkę przyszli, no to tacy zostaną. No to tam. Wyraziła solidarność z Hiszpanią. Szefowa polskiego rządu zdecydowanie potępiła tragiczne w skutkach zamachy uchwał, że sprawcy tych zbrodni zostaną należycie. Proszę pamiętać, że w Hiszpanii żyje bardzo duża enklawa chociażby osób pochodzenia marokańskiego. Prosimy, rozpocznij swoją modlitwę. Wieloletnie, tak, w zaszłości już żyją w Hiszpanii osoby pochodzenia marokańskiego, które są obywatelami hiszpańskimi, ale gdzieś to pochodzenie, tak, ten ekstremizm może o sobie zdać. Panie, jeśli cofniemy się do tego najgłośniejszego zamachu, jeśli chodzi o Hiszpanię, czyli zamach na dworcach w Madrycie, to tam także sprawcy, część sprawców była pochodzenia marokańskiego. Amen, mówimy amen, Faustynko, piękne intencje i bardzo takie masz ogromne serce. Zobacz, ile tych intencji w serduszku pomieściłaś, za wszystkie się modliliśmy. Życzę Tobie dobrej, spokojnej nocy i za modlitwę. Dzięki, do usłyszenia, Faustynko, z Bogiem. Szczęść Boże, Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Iza. Iza, skąd Ty do nas telefonujesz? A w jakiej intencji chcesz się pomodlić? Za pokój na świecie i za moją całą rodzinę. Proszę bardzo, rozpocznij swoją modlitwę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełny, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękujemy Ci bardzo za Twoją modlitwę. Jak dzisiaj spędziłaś swój dzień? Ja się bawiłam z kuzynostwem na podwórku, bo jestem babci na wsi. Czyli aktywnie spędzasz swoje wakacje? Tak. No to bardzo pięknie. Masz wielu kuzynów? Zaznacza historyk doktor Robert Derewenda. Czyli jest się z kim bawić, a najlepsze są takie zabawy na podwórku, bo co będziesz taką pogodę w domu siedzieć, prawda? Dziękuję Tobie, pozdrów wszystkich. Można siedzieć w budzie. Dla psa będzie bardziej oryginalny. I do usłyszenia, z Panem Bogiem. Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Nie,
Niemcy, więc mowa była Milenka. O tym, co się wydarzyło, tak? I rzeczywiście tak. Młodzi ludzie, zwłaszcza młode pokolenie, chce wyrazić to, co czuje, tak? A czuje ogromny żal za to, co zostało dokonane w stosunku do narodu polskiego. I za kogo jeszcze przed ogłoszeniem decyzji stołeczny klub zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji o ewentualnej karze. Zgodnie z przepisami UEFA na stadionie w trakcie meczów pod egidą tej organizacji także nie mogą być prezentowane hasła, które nie mają związku z wydarzeniem spotkania. A my modlimy się razem. Międzyresortowy zespół przygotuje raport na temat działań podejmowanych w związku z walczeniem ASF. Dokument zostanie przekazany premier Beacie Szydło. Na posiedzeniu zespołu omówiono m.in. aktualną sytuację epizodu dorycznego w kraju, a także działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Należy do nich podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu ich chorób zakaźnych, które wejdą w życie z początkiem września. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Ewa Lech powiedziała naszej redakcji, że regulują one m.in. kwestie odstrzału sanitarnego dzików, a także stosowanie środków dezynfekcyjnych. Dziękujemy Ci, Milenko, za modlitwę. Powiedz, kto jest obok Ciebie? Mama. Mama. A zatem, Milenko, my się teraz rozłączymy, powiemy sobie do usłyszenia, a mamie daj ogromnego buziaka, dobrze? Cześć Boże. Szczęść Boże, do usłyszenia. Radio Maria, słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Co do nas telefonuje? Zuzia. Zuzia. Skąd do nas dzwonisz? ASF, Ministerstwo Rolnictwa pozyskało dodatkowe. Kogłuszowej, to też jest południe Polski, prawda? Skład międzyresortowego tak. Zespołu do spraw ASF. Bardzo dobrze, to w terenie niedaleko, skąd ja też pochodzę. Chcesz się z nami dzisiaj pomodlić w jakich intencjach? Za kogo dzisiaj chcesz z nami odmawiać modlitwę? Afrykański pomorski to choroba niegroźna dla ludzi, ale przynosi znaczne straty gospodarcze. Dotyczy to zarówno produkcji trzody chlewnej, jak i ograniczeń w sprzedaży wyrobów. I za księdza prowadzącego w Radio Maryi. Proszę bardzo, rozpocznij swoją modlitwę. Aniele Boże, Boże mój, Ty zawsze przy mnie stoi, rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, szczerze duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy, Ty święta Boża, rodzice, jako naszymi prośbami, radź mi radzić w potrzebach naszych, ale od przelekach aborcyjnych z kobietami, które chcą zabijać swoje niedorodzone dzieci. Zawsze wypowiedź, o Panna szalewna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasze, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi najmniejszemu nas pomagamy. Cześć Boże. Cześć Boże. Dziękujemy za Twoją modlitwę. I mamy kolejnego słuchacza. Halo? Witamy Cię bardzo, bardzo serdecznie. A jak masz na imię? Ilonka, skąd dzwonisz? Ona takie, czyli przestępstwo, takie... Lublin, tak, wiemy, gdzie jest Lublin, oczywiście, bo to też duże miasto i miasto uniwersytetów. Pewnie kiedyś będziesz także studiować. Powiedz, za kogo chcesz się pomodlić? Co z nią się stanie, będzie także zbrana, kaźnikiem i może nawet i umocnieniem, że oto ta kobieta jest w stanie zgłosić taką karę, to my też możemy... wiele zrobić w obronie życia. Mary Wagner za walk o życie dzieci nienarodzonych była więziona. Bardzo się cieszę, że modlisz się o pokój. Dzisiejszy dzień, wczorajszy, to takie złe dni dla nas z racji tych wszystkich trudnych spraw, które się dzieją za granicą. Dlatego modlimy się o pokój na świecie. Proszę, poprowadź modlitwę. Na zachodzie przelotny deszcz oraz burza, a na pozostałym obszarze kraju zaburzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 do 25 stopni na wybrzeżu, około 29 stopni w centrum do 32 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywa wiatr do 70 km na godzinę. Na barometrach bardzo. Dziękuję Tobie serdecznie za modlitwę. Pozdrawiaj od nas całą swoją rodzinę. No i mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze przed końcem wakacji. Proszę. To moja siostra odezwała się. A, siostra się odezwała. To machamy teraz siostrze. I cieszę się, że jedziecie razem, że jesteście razem. Dzieci to tam pewnie dzieci. I mamusie słyszałem, prawda? Tak.
A zatem mamusie też ukochaj, ucałuj. No i bezpiecznej podróży wam życzę. Z Panem Bogiem. Tatuś też pozdrawiam. A, dobrze, że się odezwał. Wspaniale, cała rodzinka. Jest ktoś jeszcze na pokładzie? Moja młodsza siostra jest u babci. Aha, rozumiem, rozumiem. W takim razie, jak się spotkasz, to także od Radia Maryja pozdrawiaj i kiedyś, mam nadzieję, dodzwonicie i wspólnie jeszcze będziemy się modlić. A teraz już do usłyszenia. Wam, kochane dzieci, szczęść Boże. Wam, kochane dzieci, także dziękuję. Już zbliża się godzina 20, to znaczy, że niebawem będą informacje dnia, a na ten wieczór, na nadchodzącą noc, was, tatusia, mamusie, dziadka, babcie, wszystkich, rodzeństwo, brata, siostrę, kuzynostwo, każdego, niech błogosławi dobry i kochający Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobranoc. Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Rośnie liczba ofiar czwartkowego ataku terrorystycznego w Hiszpanii. Zamachowiec, który wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabił 14 osób. Rannych jest 130. Poszkodowani pochodzą z 34 państw. Do ataku przyznało się tzw. państwo islamskie. Dziś nad ranem w kurorcie Cambrils kolejna grupa napastników wjechała samochodem w grupę ludzi. Policja zabiła 5 sprawców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że w atakach nie ucierpiał żaden Polak. W czwartek po południu po godzinie 19 w centrum Barcelony na obleganej przez turystów ulicy La Rambla furgonetka wjechała w tłum ludzi. Wybuchła panika. O godzinie 17 byłem na tyłach ulicy La Rambla. Nagle usłyszałem głośny hałas i krzyk, że to van uderzył w ludzi. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Policja poinformowała, że był atak terrorystyczny. Wszyscy ludzie nerwowo biegali. Myślałem, że to wypadek samochodowy, ale kiedy wróciłem, zobaczyłem vana, a ludzie krzyczeli atak terrorystyczny. Ludzie sprawdzali nawzajem, czy są ranni. Widziałem kobietę, która leżała i krwawiła. Zamachowcowi udało się zbiec, ale dziś po południu w czasie próby ucieczki hiszpańska policja zastrzeliła go. Zatrzymano już 4 inne osoby. 3 to Marokańczycy, a 4 jest Hiszpanem. Jeden z aresztowanych jest z hiszpańskiej enklawy w Maroku. Wyrazić solidarność z obywatelami Hiszpanii i mieszkańcami Barcelony dotkniętymi terroryzmem dżihadu, ale także pragnę wyrazić tę solidarność względem innych miast na całym świecie, które stoją w obliczu podobnego zagrożenia. Tak, słucham. Mówi premier Hiszpanii. Dziś nad ranem doszło do drugiego po masakrze w Barcelonie ataku. Terroryści wjechali samochodem w ludzi i ranili 7 osób, z czego jedna zmarła w szpitalu. Pojazd przewrócił się, a policjanci zaczęli strzelać do agresorów. Od kul zginęło 5 zamachowców. Dobra, to zaraz. Na pewno nie było to działanie przygotowane ad hoc. Tym bardziej, że tak naprawdę musimy zwrócić uwagę, że doszło do dwóch zamachów terrorystycznych w Hiszpanii w ciągu jednego dnia, który drugi został, tak można powiedzieć, zniwelowany, sprawcy zostali unieszkodliwieni. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Wosek. Z kolei w nadmorskiej miejscowości Alcanar w Katalonii w wyniku wybuchu gazu zginęła 1 osoba, a 7 innych zostało rannych. Z gruzów domu strażacy wydobyli około 20 butli z gazem. Jak mam się czuć? To jest dziwne, boję się. Mieszkańcy tam to moglibyśmy być my. Mówi mieszkaniec Alcanar. Jak podały lokalne hiszpańskie media, policja uważa, że zarówno za zamachami w Barcelonie i Cambrils, jak też za wybuchem w Alcanar stoi 12-osobowa komórka terrorystyczna. Zamachy były przygotowywane od pewnego czasu właśnie w Alcanar, na południe od Barcelony. Te zamachy w Hiszpanii wpisują się w ciąg zamachów od 2014 roku, kiedy kanclerz Angela Merkel zaprosiła migrantów do
do Europy Zachodniej, nie stawiając żadnych warunków. I to pokazuje, że to była błędna polityka. W tej chwili Unia Europejska ma z tym problem, nie bardzo wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Dlatego, że no, ci uchodźcy nie integrują się i dobierają coraz bardziej wymyślne środki dokonywania zamachów. Mam tutaj na myśli samochody. Dlatego, że to jest chyba jeden z najtańszych środków dokonywania zamachów, a z drugiej strony najtrudniej wykrywalny. Minutą ciszy uczczono w Barcelonie ofiary zamachu terrorystycznego w tym mieście. Na uroczystości na Placu Katalońskim, w pobliżu którego doszło do ataku, obecni byli m.in. król Hiszpanii Filip VI i premier Mariano Rajoy. Władze Katalonii już w czerwcu zostały ostrzeżone przez amerykańską CIA, że Barcelona, a szczególnie popularna wśród turystów promenada La Rambla, są na liście celów dżihadystycznych bojowników, podał miejscowy dziennik El Periódico de Catalunya. Z całego świata płyną kondolencje i wyrazy współczucia dla ofiar zamachu w Barcelonie. Solidarność z Hiszpanami wyrazili już m.in. prezydent Polski Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Ojciec Święty Franciszek zapewnił o modlitwie w intencji ofiar zamachów, ich rodzin oraz całego narodu hiszpańskiego. Stanowczo potępiamy ataki świadomie wymierzone w osoby bezbronne, w tym dzieci, przez tchórzy przypisujących sobie fałszywie wyższe cele, czytamy w liście kondolencyjnym prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Składamy kondolencje bliskim ofiar tych zbrodni. Wyrażamy nadzieję na powrót do zdrowia rannych. Jesteśmy z narodem hiszpańskim w tych trudnych chwilach i zawsze. Polska potwierdza gotowość do udziału w działaniach międzynarodowych w obronie cywilizacji życia, godności i przyszłości. Na ręce premiera Hiszpanii Mariano Rajoya kondolencje złożyła premier Beata Szydło. Choć jest to czas łez i cierpienia, nie możemy pozwolić, aby strach paraliżował nasze działania. Europa musi wspólnie stawiać czoła zagrożeniom, mówiąc stanowcze nie terrorystom. Premier Węgier Viktor Orbán uznał przywrócenie bezpieczeństwa za najważniejsze zadanie. Ten straszny zamach umacnia nasze przekonanie, że w stojącym przed nami okresie najważniejszym zadaniem jest przywrócenie bezpieczeństwa Europy i Europejczyków. O konieczności walki z terroryzmem w liście kondolencyjnym napisał prezydent Rosji Władimir Putin. Zdecydowanie potępiamy to okrutne i cyniczne przestępstwo popełnione na niewinnych obywatelach. To, co się wydarzyło, po raz kolejny potwierdza konieczność rzeczywistego zwiększenia wysiłków całej światowej społeczności w bezkompromisowej walce z siłami terroru. Wczorajszy atak potępiły także Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone potępiają atak terrorystyczny. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Mieszkańcy Barcelony powinni wiedzieć, że modlimy się za nich, za ofiary i ich rodzinę, za wszystkich dobrych ludzi w Hiszpanii. Ostatni atak z 2004 roku w Madrycie pokazuje, że radykalny islamski terroryzm jest jednym z największych zagrożeń, z jakim mamy do czynienia. Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel zapewniła, że mordercy, którzy dokonali zamachu w Barcelonie, nie zmuszą obywateli wolnego świata do zmiany sposobu życia i nigdy ich nie pokonają. Barcelona symbolizuje wolny świat. Piękno, tolerancję, radość życia, pokojowe kontakty ludzi ze wszystkich krajów i kultur. Terroryzm może zgotować nam gorzkie i bardzo smutne chwile, tak jak teraz w Hiszpanii, ale nigdy nas nie pokona. Po bliskości ojca świętego Franciszka z ofiarami zamachu, ich rodzinami oraz wszystkimi Hiszpanami zapewnił watykański sekretarz stanu. Ksiądz kardynał Pietro Parolin w specjalnym liście kondolencyjnym do metropolity stolicy Katalonii podkreślił, że papież potępia ślepą przemoc, która jest najcięższą obrazą dla stwórcy, i wznosi modlitwy do Najwyższego, by pomógł kontynuować z determinacją pracę na rzecz pokoju i zgody na świecie. Dwie osoby zginęły, a 6 zostało rannych na skutek ataku nożownika w chińskim mieście Turku. Sprawca został postrzelony i zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze poszukują jego potencjalnych wspólników. Według jednego ze świadków napastnik w momencie ataku wykrzykiwał Allah Akbar. Finlandia obowiązuje trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego. Do ataku nożownika doszło również w Niemczech, w mieście Wuppertal. Jedna osoba nie żyje, a jedna została ranna. Sprawę bada policja. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało charakter terrorystyczny. O tym, że w centrum Turku leżą na ziemi ranni ludzie, poinformowały publiczne media. Na miejsce skierowane zostały radiowozy policji i karetki pogotowia. Fińskie media informowały początkowo o kilku napastnikach. Później wycofały się jednak z takich doniesień. Nożownik zaatakował kilka osób. Zdaniem jednego ze świadków, w momencie ataku napastnik krzyczał Allah Akbar. W kraju obowiązuje obecnie trzeci poziom zagrożenia terrorystycznego z 4 możliwych. Nożownik został postrzelony w nogę, a następnie zatrzymany przez policję. Wciąż nie wiadomo, czy działał w pojedynkę.
Służby wzmocniły ochronę lotniska w Helsinkach oraz głównych dworców kolejowych. Ewakuowane zostało pobliskie centrum handlowe. Trwa akcja policyjna, poszukiwani są kolejni podejrzani. Zaraz po ataku premier Finlandii zapowiedział nadzwyczajne posiedzenie rządu. Czy kolejne ataki terrorystów i śmierć Europejczyków zmuszą unijnych urzędników do rewizji swojej polityki wobec migrantów? Na razie przed siedzibą Komisji Europejskiej opuszczono flagi, a jej przewodniczący Jean-Claude Juncker wystosował specjalny list do premiera Hiszpanii. Polskie władze nie ugięcie stoją na stanowisku, że przymusowy mechanizm relokacji emigrantów jest poważnym błędem. Przed ambasadą Hiszpanii w Warszawie pojawiły się dziś kwiaty nie tylko od polskich władz, ale także od solidaryzujących się z ofiarami zwykłych ludzi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie, w którym czytamy: stanowczo potępiamy ataki świadomie wymierzone w osoby bezbronne, w tym dzieci, przez tchórzy przypisujących sobie fałszywie wyższe cele. We wrześniu ma się wyjaśnić sytuacja krajów, które nie chcą przyjąć uchodźców. W tym gronie jest Polska. Rząd Beaty Szydło konsekwentnie odmawia zaakceptowania przymusowej relokacji. Unia Europejska grozi wysokimi karami finansowymi, a minister spraw wewnętrznych mówi, że relokacja jest gorsza od unijnych kar. Politycy totalnej opozycji, którzy chcieli dla emigrantów szeroko otworzyć nasze granice, nie widzą związku między ich napływem a zamachami. Stawianie znaku równości pomiędzy uchodźcami a terrorystami jest czymś nieuprawnionym. Proszę pamiętać, że jednak uchodźcy to znakomitej większości kobiety i dzieci ratujące własne życie. Lewicujące elity krajów Zachodu swoją nieodpowiedzialną polityką migracyjną doprowadzają do obniżenia bezpieczeństwa własnych obywateli, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Łukasz Kister. Te kraje, które sprzeciwiają się przyjmowaniu nielegalnych imigrantów, nie są celami zamachów terrorystycznych, a właśnie te, które najbardziej otwierają się, te, które wręcz traktują imigrantów lepiej niż własnych obywateli, to tam dochodzi do zamachu. Kukiz 15 konsekwentnie namawia polski rząd, aby skorzystał ze swoich uprawnień i rozpisał referendum. Jego wynik da mandat społeczny rządowi do wypowiadania stanowiska przed Komisją Europejską. Według posła Jarosława Sachajki problem uchodźców wiąże się z nietrafioną polityką multikulti zaproponowaną przez Angelę Merkel oraz zniżem demograficznym. Mam nadzieję, że w tej chwili Komisja Europejska powie szczerze, że chodzi o projekt ekonomiczny. W Niemczech brakuje 3 miliony miejsc pracy. W ogóle Europa cała nam umiera, mamy coraz mniej rodzących się dzieci i to jest ten problem pomysłu, żeby sprowadzić sobie pracujących. Polska nie jest na pierwszej linii ognia, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy rozwijać służb czy monitorować sytuacji. Na szczęście mamy taką sytuację w Polsce, że jesteśmy z dala od tego i musimy robić wszystko, aby ta sytuacja miała w dalszym ciągu miejsce, czyli musimy unikać tych zagrożeń. Ciężarówka, maczeta czy nóż to niektóre z elementów terrorystów, których służby nie są w stanie kontrolować. Nie należy się spodziewać, że to koniec, mówi politolog Jarosław Komorniczak. Największym problemem jest tutaj zmiana taktyki działania, która z jednej strony obniża radykalnie koszta działania, a z drugiej strony utrudnia wykrywanie potencjalnych zamachów, czyli przestawienie właśnie na tak zwaną taktykę samotnych wilków z użyciem takich chociażby narzędzi jak samochód. Wypieranie terrorystów z ich enklaw na Bliskim Wschodzie pcha ich do Europy, wskazuje dr Wojciech Wosek. Im bardziej się będzie kurczyć państwo islamskie na swoich pierwotnych terenach, czyli na terenie Syrii, na terenie Iraku, tym bardziej jego bojownicy będą się rozpraszać w tych najbardziej newralgicznych punktach świata, a niestety jeden z najbardziej newralgicznych punktów świata jest obecnie Europa. Kolejne zamachy terrorystyczne zmuszają do refleksji, ale też stawiają kolejne pytania o to, w którym kierunku pójdzie Europa. Czy politycy europejscy będą dalej prowadzić otwartą politykę migracyjną? Widać wyraźnie, że europejskie lewicowe elity zamykają oczy na problem. W przeciwnym razie konieczne byłoby uznanie, że grecka kultura, rzymskie prawo i chrześcijańska moralność to wartości, do których Europa musi wrócić. Trwa szacowanie strat po nawałnicy, jaka w miniony weekend przeszła nad Polską. Pracę ma przyspieszyć specjalne rozporządzenie podpisane przez premier Beatę Szydło. Z pomocą poszkodowanym wychodzi także resort rodziny, oferując dodatkowe środki finansowe, paczki żywnościowe i opiekę nad dziećmi.
Choć życie osób dotkniętych nawałnicą nie jest już zagrożone, ich dramat w dalszym ciągu trwa. Po oszacowaniu strat będą musieli odbudować i wyremontować swoje domy. Mamy przyspieszone procedury do tego, aby właśnie to samorządy w tej chwili mogły podejmować skuteczne, szybsze działania w zakresie pomocy dla swoich mieszkańców. Wskazuje wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Pomoc będzie udzielana na podstawie wytycznych, jakie znalazły się w rozporządzeniu podpisanym przez premier Beatę Szydło. Dokument przyspieszy szacowanie strat, tłumaczy minister Andrzej Adamczyk. Taka jest potrzeba, aby ta ocena stanu technicznego budynku mieszkalny czy też niemieszkalny nastąpiła bardzo szybko. Do szacowania skutków nawałnicy zaangażowani będą nie tylko rzeczoznawcy, ale także służby nadzoru budowlanego. Zaangażujemy wsparcie służb nadzoru budowlanego ze wszystkich województw kraju. Taka jest, szanowni państwo, potrzeba. Przy szacowaniu strat w pierwszej kolejności służby zbadają bezpieczeństwo użytkowania. Kolejnym krokiem będzie określenie straty w procentach. To ono stanie się podstawą do wypłacania odszkodowań. Został przygotowany taki wspólny protokół szacowania tych strat i badania bezpieczeństwa budynków dzisiaj, które ucierpiały wskutek działania żywiołu. Jeden spójny dokument dla wszystkich województw. Z pomocą dla poszkodowanych wychodzi resort rodziny. Chodzi o dodatkowe środki finansowe, pomoc psychologiczną i opiekę nad dziećmi. Ta ostatnia może być utrudniona ze względu na ratowanie dobytku, tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Przypominamy tu o funkcjonowaniu placówek wsparcia dziennego. Mamy też zasoby ochotniczych chłopców pracy, które dysponują miejscami wypoczynkowymi, bazą wypoczynkową. Jeszcze w tym miesiącu do poszkodowanych rodzin zaczną trafiać paczki z żywnością, zapewnia wiceminister Elżbieta Bojanowska. To będzie 500 ton żywności jeszcze w tym miesiącu dla tych czterech województw. To jest 19 bardzo wysokiej jakości produktów. Na specjalne wsparcie mogą liczyć osoby niepełnosprawne. Petron sfinansuje m.in. zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Datki dla poszkodowanych w nawałnicy można przekazywać na konto Caritas Polska oraz wysyłając SMS o treści wichura pod numer 72052. Chodzi jednak nie tylko o zbiórkę pieniędzy, wskazuje wicedyrektor Caritas Polska ksiądz Marek Dec. Ta pomoc polega również na tym, na uruchomienie naszych wolontariuszy, którzy działają właśnie w parafiach, które są dotknięte żywiołem, oraz uruchamiamy też ogólnopolski nasz obóz wolontariatu w okolicach Rydzla. Nawałnica obok zrujnowanych domów spowodowała liczne utrudnienia w ruchu kolejowym. Apogeum miało miejsce w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim, mówi prezes PKP PLK Ireneusz Merkel. Mieliśmy zerwane około 60 km sieci trakcyjnej. Na ponad 150 km sieci trakcyjnej leżały gałęzie, inne elementy, które trzeba było usuwać. Ponadto wprowadzonych zostało 36 przerw w ruchu pociągu. Zniszczenia po nawałnicach są systematycznie usuwane przez służby i wojsko. Cały czas trwa oczyszczanie koryta Brdy. Istnieje zagrożenie, że rzeka wyleje. Sytuacja w miejscach dotkniętych kataklizmem jest pod kontrolą, zapewnia Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Nie ma żadnego uzasadnienia do wprowadzania stanu klęski, klęski żywiołowej. Prognozy pogody niestety nie są optymistyczne. W nocy nad województwami północnej i zachodniej Polski pojawią się burze z silnymi porywami wiatru. Synoptyk Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uważa, że burze nie będą już tak gwałtowne jak weekend. Nie będzie to aż tak niebezpiecznie, jak było 11, w nocy z 11 na 12. Niemniej będziemy to obserwować. Od jutra burze możliwe są już w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na bieżąco będzie informował o zmianach pogodowych. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwają wakacyjne warsztaty z cyklu Nowe Widnokręgi, Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność. To już kolejny dzień wakacyjnych warsztatów. O tym, że są one dużą pomocą przy wyborze studiów, mówi Michał, który pierwszy raz bierze w nich udział. Pomyślałem, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ tutaj teraz idę do trzeciej liceum, do klasy naturalnej, żeby też tutaj czuć się w ten klimat studiów. Tutaj jesteśmy na auli, to już tak mniej więcej czuję się jak taki student, no, chociaż to już nie było. Też patrzę tutaj, dowiaduję się o dziennikarstwie, obserwuję tutaj. No i świetnie jest tutaj klimat. Warsztaty oferują wiele różnych ciekawych zajęć, mówi Agnieszka Kutyła, wychowawca grupy muzycznej. Są to warsztaty z zakresu teatru, filmu, też również są zajęcia taneczne. Także myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. W tym roku również są to zajęcia z kultury i poprawności języka.
I też nowością, myślę, że w tym roku jest poruszanie tematyki dziennikarstwa sportowego. Organizatorzy zaplanowali również wspólne zwiedzanie Torunia czy siedziby Radia Maryja oraz telewizji TVN. Jest takie super studio, gdzie można było poczuć się jak prezenterka telewizyjna, o czym marzyłam od zawsze. I usiadłyśmy się właśnie z dziewczynami z kartkami i mogłyśmy przeczytać kawałek tekstu. A jakie zajęcia najbardziej zapadły uczestnikom w pamięci? Podobało mi się zajęcia taneczne oraz wczorajsze telewizyjne, dlatego że to było coś niesłychanego. Mogliśmy zobaczyć pierwszy raz, jak robią się filmy. Na przykład zobaczyłam, jak został zrobiony film Titanic i to w ogóle inaczej sobie go wyobrażałam. Organizacja warsztatów była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z 1% podatku dochodowego przekazanego na Fundację Nasza Przyszłość. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu. Ja jestem w Stronie. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Nad zachodnią Polską dzieje parę razy w nocy przejdą burze z gradem, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mówi synoptyk Instytutu. Burze z gradem. Na województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego są to ostrzeżenia stopnia pierwszego, natomiast dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego stopień ostrzeżenia jest drugi. To znaczy, że wiatr będzie w porywach osiągał w czasie burz nawet 90 km. Burze z gradem, no. Stopień drugi niewykluczony jest 100 km na godzinę. Dobra, nie no. Nie będzie to aż tak niebezpieczne, jak było i 2019 na 12. Nie będziemy to obserwować. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 20 stopni. Jutro na ogół zachmurzenie może duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami przelotny deszcz, na pozostałym obszarze deszcz, a miejscami głównie na południowym wschodzie i wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 15 do 21 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Około 24 w centrum do 33 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, na wschodzie początkowo południowo-wschodni i południowy. W rejonach burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie rosnąć. Módl się za nas, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłaca wspólną modlitwę w parafii Świętego Jakuba, modliła się Joanna. Szczyć Boże Pani. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Tajemnica boskości objawiającej się w człowieku. Niebo jest bliżej niż myślimy. Trzeba tylko czasem wejść na wyżyny duszy. No. Ojcze nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zbawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zbawaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Pękamy do wieczornej modlitwy różańcowej, prosząc o poszanowanie krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ojczyźnie, w intencji życia poczętych dzieci, a nienarodzonych. Pamiętamy o rodzinie Radia Maryja, wszystkich tworzących tę rodzinę, wszystkich posługujących w biurach, kołach przyjaciół, wymieniających współpracowników, mówimy się także za ofiarodawców, żyjących i zmarłych. Prosimy o przemianę serc nieprzyjaciół. Modlimy się o pokój na świecie, tak wielorako zagrożone również przez zamachy terrorystyczne. Modlimy się także w intencjach nam powierzonych, w tych intencjach, które Państwo proszą, byśmy się modlili.
Modlimy się także dzisiaj szczególnie o zdrowie dla Ewy Sprengiel, a także o zdrowie dla bardzo chorych Beaty i Łukasza, prosi Wiesława. Pamiętamy o wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, o Janie, jego mamie Józefie i wszystkich, którzy modlitwy naszej teraz najbardziej potrzebują, także w tych intencjach Bogu wiadomych, które Państwo w swoich sercach noszą. Rozważamy część bolesną różańca świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod końskim żelatem, ukrzyżowań, umarł i pogrzebnym. Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Prośmy o łaskę wiary, nadziei i miłości dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Rydzu. Jak często uciekam od rzeczywistości. Tętniące życiem, tętniącego życiem Boga i nie marnować tego chleba żywota wiecznego, póki jest dany. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Także wiecie Państwo, żeby ta Polska zamiast na temat garnków, to by się pomodliła, to byłaby coś. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. My mamy takie bardzo ciekawe informacje, że dużo o raku było mówione, że w garnkach z metalu, a różnych takich podejrzanych garnkach, to ludzie jak spożywają pokarm, jedzenie mają gotowane w tych garnkach, mają raka. No ale jak ten facet tak wrzeszczał psychicznie na jedną babę dwie godziny, to przecież ta baba też raka dostała, czyli rak zakrapiany stresem. Proszę Państwa, no cóż, pogarki przyszły stare baby, bo tu jakieś prezenty, że miał być grill, grilla żadnego nie było, ale to tak nawet symbolicznie, żeby coś się działo, bo to stare baby w domu nie będą siedzieć same, muszą mieć rozwiązanie.
rozrywka i byłoby fajnie, ale takie pouczanie, no to tego się w świecie nie stosuje. Świadkowie Jehowy z Ameryki przybyli, przyszli, przyjechali, przypłynęli. Nie narzucają, mają szkołę teokratyczną, muszą wiedzieć, z kim rozmawiają, że to nie jest istotne, że to ty mówisz, że to jest ważne, co ty mówisz. Tak, ale jakie jest twoje podejście, jak to ty masz mówić, że masz się w ogóle dostosować do tych ludzi. Nie wolno narzucać na Hama na siłę. Nie wolno, nie wolno. Nie wolno na siłę na Hama. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Seks, seks. No, taka socha, tutaj ona nie mieszka w Angloameryce Białystok i ona na Jezusa krzyczała, że jakiś baran, że po co ten Jezus przyszedł, że ten Jezus to jakiś baran, że dał się zabić. No pojęcia nie ma zielonego, że tu chodziło o taką samą ofiarę, jak baranki były składane, które no nie miały żadnego znaczenia, ale coś na tamten czas, na tamtą chwilę, na tamtą porę. Przypominały Jezusa Chrystusa w jakimś procencie i to było ważne. Ale żona nie może tego pojąć, no to trudno. Jakaś ciemna, ciemna musi cierpieć. No, nie nadaje nasze radio, ale że mamy to kafe. Euro, kończy to. Cierpisz bardziej niż Boże. Móc się za nami przyszli, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I zawsze z nimi, którzy się do Ciebie uciekamy, a szczególnie za nimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tak? I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na przyszłość. To znaczy, wie Pan, że kolega, żeby by chciała, ale... Przyjąć Pan z Tobą, błogosławiona się między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Marek, wiesz co? Że dzwonił teraz do mnie w sprawie tych garnków i się pytał, ja mówię, że my rezygnujemy, że mi tu kolega od też nie chciał. No. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ten Mareczek, te telefony są szurnięte takie. Ale on to mi, ten Mareczek, specjalista psucia. No to wszystko widzicie Państwo, leci na żywo, jakby to nie było. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i zapomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłaci za modlitwę. Była się rodzina potrzeba. Tajemnica 3 cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Co się działo w najsłodszym sercu Jezusa? Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Sprawa, byśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rękę i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między kobietami. Bo Ty weszłeś mi w lutow. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz no i tam było na 4 ten telefon, prawda? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między kobietami. No dobrze, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. No dobrze, czyli że tutaj jest ten Twój